Tak? Witajcie, moi drodzy. Patrzę w okno, bo u nas pada. Ja akurat lubię deszcz, no ale powiem szczerze, dziewczyny nie za bardzo. Chciałyby jeszcze, żeby wakacje dłużej trwały. Ten taki czas, kiedy to można się opalać i oczywiście wymyślać tysiące powodów na to, żeby nie pomagać mi w pracy, tylko latać po basenach i jeziorach. No nie, no żarty żartami, ale widać, pogoda się zmienia. Dla mnie jest to lepiej, bo nie ma takich upałów. Moi drodzy, tworzenie pola zmian. Przypominam tutaj, nim temat rozwinę, że jest to kanał, że są to materiały dla osób jasnowidzących, nie wyobrażających sobie, że jasno widzą, tylko jasnowidzących. Jest to forma objawień, takich samych, czyli to jest taka sama technika jasnowidzenia, bo jest ich wiele, jaką posługują się wszyscy mistrzowie duchowych. Jest to technika pozwalająca na kontakt ze wszystkimi wymiarami naszej rzeczywistości, czyli ze światem pośmiertnym, z obszarami, które tu się znajdują, gdzie jest nasze morze informacji, docieranie też, ale trzeba wyspecjalizować wtedy to jasnowidzenie do poszczególnych ludzi. Można tu rozwijać telepatię, czuć, w jakich oni są stanach, do czego zmierzają i tak dalej. Można też wchodzić w niższe światy astralne, wyższe, gdzie jest naddusza, no i oczywiście światy duchowe, nie mówiąc o światach wyższych i o stałym kontakcie z Bogiem. To są proste rzeczy dla osoby obudzonej energetycznie i duchowo. Nasze pojmowanie świata jest inne, nasze dążenie ku doskonałości jest inne i oprócz słów daleka odbiega od tego, co proponuje tu nauka, ezoteryka, już nie mówiąc o Kościele, gdzie lenistwo i przestrzeganie praw kościelnych jest całym sensem istnienia tych ludzi. Jedni wykorzystują drugich, drudzy sądzą, że wykorzystują pierwszych, bo dzięki temu trafią do nieba. Nic takiego się nie stanie. Moi drodzy, jeśli nie widzisz, jeśli nie wiesz, jeśli nie jesteś w kontakcie z siłami wyższymi i to w prawdziwym sensie tego słowa, to pamiętaj, że napotkasz tutaj treści, które mimo wszystko odnoszą się do pewnych prawd, odnoszą się do czegoś, co jest zawarte w nauce, w ludzkiej historii, bo mówimy przecież tutaj o pewnej konstrukcji świata, mówimy o uruchomieniu pewnych mocy w charakterystyczny sposób, kłania się magia, kłanią się marzenia, dążenia i domniemania. Owszem, ale to naprawdę odbiega daleko od tego, co oferuje ezoteryka i Kościół, więc będzie zbyt dużo spięć. Prosimy więc nie oglądać tych materiałów, nie potrzebujemy tutaj nikogo, kto się nie orientuje i pracować duchowo nad sobą nie chce. Nie interesują nas kontakty z takimi ludźmi, bo tylko i wyłącznie przysparzają nam one problemy. My chcemy być między takimi, którzy są coraz lepszymi ludźmi, którzy chcą zdobywać świat, odnajdywać się w nim także od strony finansowej, ale po Bożemu, z pracy rąk, z pomyślunku, z jedności ze wszystkim. A przy okazji oczywiście musimy tworzyć tutaj coraz większe pola zmian, pola, które obejmują całe przestrzenie. Moi drodzy, byliśmy w Edenie, byliśmy i nieraz mieliśmy doświadczenia na polu zmian. To, gdzie są koszary, zresztą wszystkie pokoje, niemal wszystkie świątyni serca mają swoją salę treningową. Przecież przemianówka nie będzie lecieć, jeśli nie będzie zbudowany dom swój lub chwili doświadczenia, nie będziemy w wyższych wibracjach każdej cząstce swojej istoty. Oczywiście te wyższe wibracje, kiedy tu się przyjeżdża, w każdej cząstce waszej istoty, no nie, są was unoszące dzięki mojej energetyce, dzięki temu, co jest. Włącza się później świat duchowy i Bóg i dlatego to wszystko cudownie funkcjonuje. Po powrocie do domu, niestety, ta część waszej istoty, która nie jest pochłonięta, nie jest wypełniona światłem, no niestety należy, jak my to mówimy, do sił spaczonych i ta część waszej istoty nie uczestniczy później właśnie w modlitwach, w podróżach, w objawieniach, w piśmie automatycznym, w proroctwach i tak dalej. Wtedy cokolwiek, co was widzi i wie, ku czemu zmierzacie, będzie wam w tym przeszkadzać. Te siły aktywizują rodzinę, sąsiadów, choroby, czy siły przyrody, które chorobę powodują i poprzez ten malutki kanalnik was wchodzą i wtedy nie potraficie właśnie wejść na odpowiedni poziom wibracji, by medytować, by wchodzić w modlitwę, w podróże duchowe, by pobierać nauki i tak dalej.
Ale ponieważ wszystko zeszło, by przełamać tutaj kody, które są zawarte w umyśle, bo on przecież musi te działania przepuszczać, mówimy o umyśle, który znajduje się w drugim wymiarze, no, żeby to wszystko w jakiś sposób zharmonizować, ustawić i było przyjęte przez całą naszą istotę, właśnie powstało nasze Centrum Mocy w Giewoncie i nad Morskim Okiem. Tłumaczenia znacie. Dzisiaj wejdziemy we wspólną przemianę, w tę przestrzeń Giewontu, tylko i wyłącznie po to, by nagle wasz dom i wasza praca nad sobą i to, co jest takie ważne podczas wahadełkowania duchowego i podczas nauk, tworzenie domu swego. To wszystko dziś zamkniemy właśnie w polu zmian Edenu, który tu, w tej fizycznej wibracji, bo cząstki, bo atomy, bo kamienie tej góry zostaną przepromieniowane tak, byście tam wchodząc do środka, tam gdzie 12 waszych ciał, 12 nici DNA, 12 rycerzy śpi, byście tam byli w centrum samego siebie, w całym świecie. Więc bez względu na to, uwaga moi drodzy, czy światła jest w tobie 80, a najlepiej 90%, co gwarantuje już poprawną pracę z energiami, to nawet przy braku tych 10% znajdziecie się w przestrzeni, w której wy będziecie 100% rozświetleni. Po wyjściu, no możesz utrzymać oczywiście ten poziom, jaki ze względu na nawyki i nieprzerobioną lekcję z pokochania, z wybaczenia, z niego wypaść. Ale to, co jest najważniejsze, w chwili szczególnej, kiedy będziecie się uczyć, kiedy będziecie odczytywać na skalach, kiedy będziecie planować waszą przyszłość i będziecie uruchamiać wszystkie działania, od dziś będą się one odbywać właśnie w centrum tej rzeczywistości, którą nazywamy i świat duchowy nazywa polem zmian, przestrzenią zmian. Ona rozpościera się wtedy w każdej cząstce waszej istoty, bo te zmiany zachodzą w waszych cząstkach istoty. Jeśli ty na przykład nie kochasz drugiego człowieka lub nie jesteś przynajmniej akceptująco do niego nastawiony, twoje wejście w tego człowieka jest minimalne. Uzdrawianie będzie ubogie, czyszczenie ubogie, a nawet jak uruchomi się na odpowiednim poziomie, to potem jak wyjdzie z tego działania, twoja energetyka słabnie i już nie utrzymasz tego działania w takiej skuteczności. Pole zmian, będziecie się tego uczyć, będziecie je odczuwać, pozwoli wam ten szybciej właśnie wejść w jedność z drugim człowiekiem poprzez kochanie, wybaczenie, współodczuwanie i współtworzenie. A najlepiej, jak już wejdziecie w kanał duchowy, w początki miłosierdzia, gdzie jest troska, opieka i zrozumienie. Tam to cudownie właśnie wygląda. Więc kiedy my dzisiaj zapiszemy w waszej energetykę takie coś, będziecie przy okazji tu, w tym wspólnym, zbiorczym miejscu, mogli się kontaktować z innymi jedynczykami, ich czuć. Jeśli on przyjdzie do was, a był podłączony pod coś takiego, to będziecie mogli dużo precyzyjniej sprawdzić, jaki jest, gdzie się gubi, w czym mu pomóc, czy warto z nim robić wspólne interesy. No i pamiętajmy, byście nigdy nie sprawdzali tego w odniesieniu do obecnej chwili. Ja patrzę od dzisiaj w cudze oczy, wypiłem 3,5 litrówki, otrzymałem 3 nowe auta, Putin zapowiedział, że do mnie przyjedzie i wysprząta mi ogródek, więc jestem taki zadowolony z życia, taką mam moc, że wychodzi mi na to, że z tym człowiekiem mogę współpracować. Ale jutro moja moc lub jego moc osłabnie, bądź do pół roku osłabnie, kiedy Putin przyjdzie i powie, hopie, no wysprzątałem ci ten już ogródek, więcej robić nie mogę, muszę wracać do Moskwy i zająć się rurociągami. No i wtedy już mi się humor psuje, bo ja będę musiał kosić tę trawę i tak dalej. Więc już wyjdzie wam, że tak naprawdę za pół roku ta korzyść współpracy maleje. Pole zmian może doprowadzić do tego, kiedy spotyka się dwóch edynczyków, by, choć nie mają pewnych rzeczy przepracowanych, tak się ustawić na cel, by właśnie to pole zmian ten cel utrzymywało, by wymuszało na was w pewnym stopniu pracę nad sobą, by przypominało, że jesteśmy ludźmi światła i gubić się musimy coraz mniej.
Więc jeśli będziemy uczciwi wobec siebie, to będziemy uczciwi wobec tego drugiego Jedyńczyka, dzięki czemu będziemy baczyć na ten interes. I nie będziemy zwracać uwagi na to, że dzisiaj nam jest ciężej, a on ma mniej do roboty i więcej zarobi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mi było dobrze, a jest. I nie ma się co czepiać, że on ma więcej. Po prostu czasami tak bywa. To pole zmian obejmuje wiele różnych już doświadczeń, które wchodziliśmy, które zawarte są w kilkuset modlitwach, czyli w pobieranych u góry naukach. Tam też zachodziły przemiany w jakiejś części naszej istoty. I to wszystko jest właśnie z tym polem zmian związane. Dzisiaj, a umysł to przyjmie, będziemy mogli zamieszkać w każdym naszym działaniu właśnie w Giewoncie. No bo jak to najmniej na Giewoncie, pod Giewontem, w Giewoncie, no bo najlepiej tak mówić. Antena nadawcza, odzyskany krzyż, to jest krzyż Jezusowi i tylko do Niego należy. Żaden Kościół nie może sobie rościć do Niego prawa. Na mordzie naszego kolegi nie można budować własnej świetności. I jak Jezus zapowiadał, faryzeusze upadną. Ale mądrość jest po to, byśmy widzieli prawdę i powolutku odsłaniali ten mechanizm, jednocześnie broniąc się przed atakami. Moc należy do nas, Bóg nam sprzyja i swoich braci odzyskamy. Kościół upadnie, kościoły przejmiemy, bo to jest nasze dziedzictwo i prędzej czy później będą tam duchowe imprezy. Zabawa, radość i to, co będzie kiedyś w przyszłości najpiękniejsze, pierwsze formalne związki wieloosobowe. Tak i już. I mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taki świat, mówię o kilkudziesięciu, o kilku dziesięcioleciach, bo za kilkaset lat wszędzie tak będzie, że nie będą istnieć żadne związki formalne, bo one są obciążające. Świat już energetyczny, nie mówiąc o duchowym, po prostu trwoży się na samą myśl, że ktoś mógł na takie coś wpaść i nie czuje tego, że są szkodliwe. Jak jesteś sformalizowany, a bieda nie pozwala ci się odformalizować, to ten drugi, ten, który nad sobą nie pracuje, jest gorszy, zawsze będzie osaczał tego lepszego. Bo co? On się nie zmieni. On pracować nad sobą fizycznie, energetycznie nie będzie. Więc zrobi wszystko, żeby słowem, ordynarnością, podporządkowaniem zawładnąć nad tobą. Kiedy nie ma możliwości sformalizowania związku i nieważne ile masz dzieci, jesteś tym kimś, no to jeśli związek się rozpada, to po co go utrzymywać? Lepiej, tak jak mówił Jezus, pomóc sobie w znalezieniu drugiej miłości. Ale w związkach, w których jesteśmy razem, ale nieformalnie, człowiek stara się o tego drugiego. To nie jest tak, że o, sformalizowałem związek, to mogę spać, niech baba sprząta. O, sformalizowałam związek, niech chłop zasuwa do roboty. Ja mam 8 lat urlopu macierzyńskiego i ja tu nie wyrabiam. Nie, 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 nic takiego nie będzie. Tam jest uczciwość, praca według możliwości, bo jeden jest słabszy, drugi jest zdrowszy i mocniejszy. No i wtedy dają z siebie tyle, ile potrafią. Nie ma też w świecie energetycznym wielkości tutaj dorobku. Ja jestem dyrektor, ja zarabiam 600 tysięcy na miesiąc, a ty jako nauczycielka z docentorą wyciągasz 4 tysiące. Patrz, ja rządzić jak Bóg, jak Pan. Ja przychodzić do domu, to ty już wysprzątać i pokazać mi, przynieść pantofelki, wódeczkę i wszystko, bo to ja zarabiać. Liczą się godziny pracy i oddanie temu. I w przyszłości tak będzie. Różnica między zarobkami wyniesie dziesięciokrotność. No bo jeśli stoisz na bramce i szlaban parkingowy się podnosi, a inny jest dyrektorem konsorcjum, no to wiadomo, że on myśli i żyje tym cały dzień. A ty o robocie pomyślisz, a kałko podjeżdża, o, podniesiesz bramkę. A tak cały czas jesteś na feriach z kochanką, przy synie teraz jesteś, grasz gdzieś tam w głowie z czymś. Nie wkładasz tyle wysiłku, co inni, więc mniej zarabiasz. Byleś zarabiał tyle, abyś miał mieszkanie, Mercedesa i coś tam jeszcze. No może małego słonia na łańcuchu. Więc inaczej będzie ta rzeczywistość wyglądać. Ludzie będą się starali o siebie. Ludzie będą kochać wszystkie dzieci. To będzie świat takiej wzajemnej podpory. I wtedy dopiero, jak się kogoś zapytamy, a może by tak wprowadzić sformalizowanie związków, nawet wieloosobowych, co będzie taką przejściówką, to będą patrzeć jak na wariata, jak na kogoś, kto mówi od rzeczy.
I dzisiaj świat w zaprogramowaniu, moralność to jest gigantyczny program, tak wygląda. Ludzie nie potrafią ocenić prawdy, ponieważ są tą sztuczną prawdą. Mówiąc co innego niż ten program, który jest w nim zawarty, przeczyliby samemu sobie, swojej programowej tożsamości. Natomiast człowiek, jak poszukuje energetycznej tożsamości, już się chwieje, ale przy duchowej już rozumie, o co chodzi, jeśli wejdzie w doświadczenie. Tu to pole zmian pomoże nam utrzymać się w poszukiwaniu siebie, w poznawaniu siebie, w uruchamianiu, w doskonaleniu zdolności wibracyjnych, no chyba tak to można było nazwać, w rozbudzeniu jasnowidzenia i w utrzymaniu energetyki na takim poziomie i całej naszej przestrzeni, by ludzie, którzy się do nas zbliżają, byli przepromieniowywani i powolutku będą wdrukowywane w nich prawdy. Ale jakie dzisiaj? Wy niewiele odbiegacie od nich. Różnica, mówimy o tych, co sądzą, że nad sobą pracują, między wami a innymi ludźmi, tymi, co nie orientują się w ogóle w prawdzie, jest tylko 10-20%. U Edeńczyków, co naprawdę nad sobą pracuje, różnica jest 30-40%. U mnie ciut więcej, ale też ja siedzę w tym od dawna. Więc moi drodzy, choć będziesz miał moc, to ty praktycznie nic im nie wdrukujesz. No bo cóż to jest za różnica? Natomiast jak się obudzicie w prawdzie, będziecie tworzyć kanał duchowy, będziecie po prostu wielkimi artystami, będziecie planować swoje i biznesowe życie i z innymi ludźmi tak, by się cieszyli, że was poznali, by mówili, że jesteś przyjacielem, kolegą, ojcem, dzieckiem, no obojętne czym, że są zafascynowani i że oni to chłoną, bo budzicie w nich prawdę o nich samych. Wtedy, gdy ta różnica będzie większa, ludzie będą się w tym budzić. Do tego musimy dorosnąć. A mamy 3 lata, jak wiemy, po to, żeby wreszcie sięgnąć po autentyczne przepromieniowanie wszystkich kościołów w Polsce i utrzymać to. Wtedy tam, gdzie Jedeńczycy będą, na czym położą swoją rękę, grzeszni tutaj słudzy Watykanu, niestety nie będą mogli tak rajcować, tak brylować, tak pajacować przed wiernymi. Każdy może powiedzieć, kocham, miłujcie Boga, tylko że tam nie ma miłości do Boga, tylko jest służenie Watykanowi. No i robienie z siebie pośmiewiska. Ale ci ludzie o tym nie wiedzą. Teraz, jak przed nimi staniesz, to ty niczym ich nie przepromieniujesz, nie dodasz wartości. Różnica musiałaby być przeszło 70%, mówimy w zawartości promieniującej z was prawdy, by oni się budzili i czuli, że w waszych słowach coś jest. A ty nawet jakbyś znał prawdę, ale i sobą nie wyrażał, no to też różnicy nie ma. Co z tego, że coś przeczytasz? Co z tego, że ty wejdziesz na stronie domie, skoro masz problemy z jasnowidzeniem, z objawieniówką, z odczytami i ze swoją ludzkością, czyli człowieczeństwem? No to są dramatyczne rzeczy. No ale też takie są początki. I choć dzisiaj jeszcze jesteście niedoskonali, możemy zrobić coś, dzięki czemu utrzymamy się w wyższej wibracji, jednocześnie polepszając jakość pracy, czy otoczenie, czy miejsce, czy sposób na pracę nad sobą. I to jest najpiękniejsze. Więc za chwilę, jak będziemy właśnie w centrum, tu utrzymywanego przez fizyczną wibrację, pola zmian, no to nawet umysł fizyczny to zaakceptuje, bo z mózgiem jest na stałe połączony. A mózg ma do czynienia z ciałem fizycznym i z tą materią. Promieniowanie z przestrzeni materialnej i umysłu, który jest poprzez eter z mózgiem połączony, będzie niepodważalne. Umysł będzie wiedział, że jest to prawdziwe, więc nie będzie wątpliwości co do tego, by wszystko, co za chwilę zajdzie, przyjął on jako wartość stuprocentową, jako coś takiego samego, co by zaistniało w świecie fizycznym. Podniosłem wahadełko i umysł temu nie przeczy. Ale jak podnoszę energetyczne, to umysł mówi tak, może ty sobie to wyobrażasz, ale czy to jest prawdą, nie wiadomo. Kiedy się połączą te dwie rzeczy, pole zmian będzie aktywne, umysł wszystko przyjmie, co tam będziecie tworzyć, jednocześnie nie osłabiając, ale wspomagając wszystkie przemiany, które w nas zachodzą. To co, moi drodzy, tworzenie pola zmian to jest chyba ostatni na jakiś czas element boskiej inżynierii. Na szczęście się udało, na szczęście te złocenia 13 promienia nas tym wszystkim sparły, co oznacza, że żadna ludzka siła,
żadna, powtarzam, na tej ziemi nie istnieje i istnieć nie będzie, co będzie w stanie przepromieniować Morskie Oko, Gewont i Jerozolimę, którą żeśmy odzyskali. Mówimy o wibracjach, ale było to potrzebne, bo szatan, który trzema kanałami stamtąd wychodził, no dość mocno był ufortyfikowany, a tak on osłabł. Zresztą ciemność wie, że pada, ale UFO oczywiście tutaj cały czas rządzi i przygotowuje nam kolejne niespodzianki oprócz cyberprzestrzeni. Zanosi się na to, że, bo już powstaje, że niedługo będziemy silnie, ale to powtarzam, silnie chorować na choroby energetyczne. 70% chorób ma tło energetyczne. Te choroby będą uderzać w psychikę, w umysł, w emocje, w myśli, w naszą postawę, niekończący się stres, niewiara, wycofanie i tak dalej. Jedyną radością, a człowiek musi wejść w radość i w marzenia, będzie świat cybernetyczny, sztuczny, w którym już jak wejdziesz tam, będziesz oprogramowany od A do Z. Będziesz się sprzedawał i robił to, co oni będą chcieć. Kupisz to, co będą chcieć. Będą sterować nie tylko modą, twoimi aspiracjami, życiem, wykształceniem, ale i tym utrzymaniem obrazu świata, o który im będzie chodzić. Po prostu już słaby, zdegenerowany w świecie kolejnej iluzji, tak jak po strachu, bo jest strach i radość, po strachu Kościół wymusił posłuszeństwo na innych. Pamiętajmy, że strach, jaki wszystkie religie siały, doprowadził do tego, do takich poprzez rozliczne mordy, pokoleniowe cierpienia, tortury. No, to jest po prostu koszmar, czyli totalnej degradacji fizyczno-społecznej do tego, że ten strach się we wszystkich ludziach, we wszystkich religiach, gdzie budowano Kościół, genetycznie utrwalił. Więc jak tylko oni idą, to oni czują, że ludzie się ich boją, a ludzie nawet nie wiedzą czemu. I ze względu na strach słuchają. Można to odwrócić. I jest radość. Radość programuje. Jesteś otwarty, bo wiesz, że jest fajnie i już. Kościół, kiedy zaczął tracić wpływy i wszystkie formacje, które to zaczęły rozumieć, zaczęły korzystać ze strachu i z radości. Tańce, narkotyki przy tym podawane, wspólne śpiewy. No mam, połączyli takie dwa filary. Strach z radością i człowiek wtedy, człowiekowi się wydaje, że wszystko jest w porządku, a jest po prostu robotem i energetycznym wykolejeńcem. No, nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że popiera funkcjonowanie systemu, w których się ciągle, to mi się ciągle zabija braci i siostry, czyli naszą rodzinę. Przy tej radości cybernetycznej, no człowiek już jest, już się podda, bo on po prostu z tego się nie wycofa. W świecie fizycznym radości nie znajdzie, bo będą choroby, ograniczenia w pracy. Zresztą sami wiecie, co to znaczy praca w konsorcjach. A dzisiaj to nawet w szkole podstawowej tworzą się gangi, jest strach. Więc ludzie jak wchodzą w ten światek, to mają swój taki malutki dom, chore. Ludzi nie ma, w ludziach nie ma już odwagi, dzięki której gotowi byliby wykorzystać element do swoich celów, a nie utonąć w nim i być elementem tego systemu i jednocześnie mieć odwagę na to, by mówić prawdę o tym, czym jest system w wydaniu kościelnym, ezoterycznym i rządowym, politycznym, gospodarczym, etc. Edenczycy są jedynymi na dziś, jedyną grupą ludzi, którzy starają się tutaj odnaleźć. Pamiętajmy też, że jest sporo takich rzeczy na świecie, takich ludzi, którzy otarli się o prawdę. Tak jak na przykład w księdze Uranti mamy część prawdy, ale mamy część też totalnych bzdur. Jest natomiast tworzona i pisana zręcznym słowem i to może być pułapką. Czemu? Bo jak coś ładnie brzmi, może się wydawać prawdą. Tymczasem jest tam zatrzymany rozwój. Możecie się obudzić w przestrzeni energetycznej, nawet dotrzeć do jaźni, czyli do wymiaru szóstego i koniec, są zastawione pułapki, nie przejdziecie. Co to znaczy? No bo dalej oni ci mówią o tym, jak ściągnąć wielkie gałęzie na drzewach, ale to jest tak jak z Kościołem i z Bogiem, że z Bogiem rozmawiacie, choć nie rozmawiacie, bo Bogiem jest papież. Po prostu i już. To jest Bóg katolików. Natomiast normalny człowiek z Bogiem rozmawia, a nie z kimś tam. Tymczasem do ściągnięcia tych gałęzi potrzebny jest dźwig. I Urantia dźwigu ci nie daje. To jest
piękna, cudowna pułapka na naiwnych, choć ma część prawdy. Tylko mówię, 20% prawdy, 20% programowego oszustwa. No ale pamiętajmy, jak została pisana. Ludzie, którzy to niby rzekomo ściągali od pewnej osoby, dobarwili to sobie po swojemu. Wykorzystali całą wiedzę, jaką tutaj mieli na poziomie. No to ta wiedza, to wszystko, co tam jest, to jest wiedza dostępna tutaj, tylko inaczej sprzedana. O tym pamiętajmy. Nie ma tam niczego innego. Do różnych ksiąg, jakie są pisane, sięgniecie, jest to samo. Po prostu żadnych nowych treści. No nie podbóg, nadbóg, ble, ble, ble i nic więcej. Tymczasem, to mówię tutaj do tych osób, które wchodzą tutaj na te nasze spotkania pierwszy raz, to, co góra przekazuje przez nas, to jest po prostu ewenement. To jest nowe odkrycie świata. Zupełnie co innego niż dotychczas. Sama psychologia duchowa, ustawiania rzeczy w przestrzeni i tak dalej, od strony praktycznej jest po prostu ewenementem. Nigdzie tego nie ma. Kontaktu bezpośredniego z Bogiem nigdzie nie ma, tylko gadanie, bleblanie i tak dalej. Jak ktoś się na takie coś nabiera, do źródła nie dotrze. Pamiętacie, jak góra kiedyś to ładnie tłumaczyła? Jest tama wód duchowych. I trzeba ją otworzyć, żeby te wody spłynęły dla wszystkich. Taka jest rola prawdziwego człowieka. Ten, który nie kocha innych, nie będzie się wysilał i życia poświęcał na to, by tamy wód mądrości, przemiany otworzyć dla innych ludzi. Co go inni ludzie obchodzą, jak go niszczą, na niego plują. Ale na tej drodze do tam ustawiony jest kościół i ezoteryka. Tu jest świątynka, gdzie obobu pomagają. Tutaj jest coś, co w medytacji zatonieść. Tam jest jakaś joga, tu księga Uranti, tam Merkaba. No mnóstwo takich pułapek, które mają swoją wartość. No nie, człowiek odreagowuje, uspokaja się, ale pamiętajmy, że mówimy tu o wyciszeniu człowieka pięciowymiarowego. I koniec, no nie? I poświęcą na to, jak to wejdą całe życie. I tak łapani są ci, którzy mają serca otwarte i nie wiedzą, bo nie wiedzą, jak to wygląda. I co? Wyłapuje się ich, do wód duchowych nie dojdą. Tymczasem my mamy ogromną wiedzę, przerasta ona wielokrotnie. Zresztą zobaczmy, wszystko to, co tylko jest w dotychczasowych przekazach, 8-9-krotnie przerasta wartość tego, co jest pozytywne w księdze Uranti. Natomiast nie ma tu żadnego, bo może być cząstka zła, a w Uranti samego zła jest 5%, a nieprawdy 20%. Więc czytając ją, po prostu załapiesz, że ty już o tym wiedziałeś, tylko jest to ubarwione innymi słowami. To jest tak, jakby jeden kościół ze swoimi dogmatami, no nie przeistoczył się w inny kościół, bo część, co nie mogła tam rządzić, stworzyła nowy kościół, by teraz być papieżami, no nie? I okazuje się, że to jest wszystko nowe, tak jak Mormon, jak inne sekty, no nie? A tymczasem to jest to samo, tylko inaczej sprzedane. Księga Uranti jest to fajne zebranie informacji, inaczej sprzedane, indonizowane. Czego to ono nie doprowadza. O tym tutaj pamiętajcie. Tu, u nas, co jest najważniejsze, to wy musicie rozmawiać z Bogiem, to wy musicie być aktywni w przestrzeniach wysokoenergetycznych i duchowych. To my macie być polem zmian i każdy z was księgą wiedzy. Biblioteka astralna z 6, można dodać, 7 poziom jest otwarta dla każdego. Wy macie sami się uczyć, a nie czytać tego, co ktoś wymyślił, choćby sporo racji tam było. I o tym pamiętajmy. Dlatego ja nie czytam nic, bo to po prostu jest przerażające. Jak wszedłem pierwszy raz w książkę Uranti, to jest bardzo ładnie napisane. A tam jest tyle pułapek, tyle fałszu, że po prostu ja nie wiedziałem, co zrobić. Ja wiem, że ci, którzy teraz chodzą po ulicach i mówią, ja przeczytałem księgę Uranti, a drugi mówi, o ja Biblię, i teraz się ścierają. Dwa wielkie potentaty, no nie, na mądrości, na pychę i na sławę. Ale co się w nich zmieniło? Nic. A tu sami musicie ściągać wiedzę ze źródła i budzić ją też we własnym źródle, które jest ukryte w DNA. O tym nie zapominajmy. Wiedza wprost ze świata duchowego. I żeby to ściągać, robić, to co dziś zrobimy, wam ułatwi. Będzie ochroną czymś, co nas po prostu w tym właściwie ustawi. Tutaj nie zdążymy. A która jest godzina teraz? 18:28.
28. My tu, moi drodzy, bo za chwilę będzie spotkanie, uzdrawianie na żywo. To jak skończy się uzdrawianie na żywo, to w ramach tego uzdrawiania na żywo, tam jak będą telefony, to możecie też dzwonić, bo ja do godziny będę miał czas, czyli do tej 20. Natomiast teraz wejdziemy, i to prawdopodobnie będą powolne zmiany, wejdziemy do giewontu, umownego giewontu, ale mówimy o prawdziwych atomach, a raczej cząsteczka, które te atomy, ten kamień wyświetlają, tam wejdziemy z poziomu biologii. Tego jeszcze nie było. Aha, było, słyszę. Aha, musiałem sobie przypomnieć, było już, było. Czyli od podstaw niemal istnienia na średnim poziomie. A to już jest coś. Wejdziemy, ugruntujemy się i tak dalej. To co, moi drodzy, zaczynamy. Nie do końca wiem, jak to będzie wyglądać, ale na pewno będzie przypominało to w jakiś sposób moje doświadczenia. No bo co, jak się idzie pod górę, no to po prostu no, ciśnienie wzrasta, trudniej się oddycha. No więc mogę powiedzieć, że będzie trudniej się oddychało. Nie? Podciśnienie powstanie. Już idzie, bo już po prostu wchodzimy. To co, moi drodzy, zaczynamy budować naszą potęgę, ale gdy mówię naszą, to nie wspólną. Każdy bowiem jest Bogiem i w swojej przestrzeni króluje. Ma swoje wybory, ma swoje towarzystwo i tak dalej. Ale pamiętajmy, że jak jest prawdziwy człowiek, to drugiego prawdziwego człowieka rozpoznanie i go szuka. Jak będziesz szedł samotnie górami, a usłyszysz, że gdzieś ktoś tam jest, to tak naprawdę co cię ogarnie? Niepewność, strach, a może tu gwałcą. No w Polsce akurat jeszcze nie tak do końca, ale mnóstwo ludzi się zabija w Polsce. Tylko o tym się publicznie nie mówi. Miałem prokuratora znajomego, który mi mówił, że w tamtym roku, w którym on był, że oficjalnie w Polsce zginęło tego jednego roku, to był 2000 któryś, 30 tysięcy osób. Zginęło, tylko tego w aktach nie ma, no nie? Młodych osób, oprócz zamordowanych, takich, siakich i owakich, gdzie i tak wielokrotnie się pomniejsza to. W Polsce jest dramat, tylko nieuchwycony. Natomiast w Ameryce, na przykład w Stanach Zjednoczonych, jakbyś gdzieś tam szedł pod górę, to nie będziesz machał ręką. Jak usłyszysz, po krokach rozpoznasz, czy po dźwiękach, że to jest człowiek, będziesz się bał. Natomiast kiedy my, Edeńczyki, będziemy się rozpoznawać, to jak usłyszysz gdzieś drugiego, to będziesz szczęśliwy, że go poznałeś, bo nawet jak on idzie inną drogą, w innym kierunku, to przynajmniej 5 minut z nim poświęci. Uścisk ręki, odczucie mocy, jak ma słabszą, większą dostaniesz i będziesz czuł, że warto żyć. Tego dzisiaj nie ma. Od człowieka dostaniesz tylko w łeb słowem, myślą i uczynkiem. A u Edeńczyka jest odwrotnie. Zawsze spotkanie dwóch Edeńczyków coś daje. Zobaczcie, co się dzieje w modlitwach, jak, albo wtedy, kiedy jesteście w dobrej kondycji energetycznej i ktoś do was przyjdzie, no nie? Albo spotkacie się z kimś na randkę, kto ma fajną wibrację. To wiecie co? To nawet rozbierać się nie chce człowiek, no nie? Jest tak dobrze, że leżysz, że jesteś, nawet nic mówić ci się nie chce, a tak jakby się niebo otworzyło. Leci wymiana, czujesz obecność tego człowieka i wiesz, że Bóg ukrył w nim i w tobie sekretne mechanizmy, które potrafią cię do niego doprowadzić i nad światem zapanować. I właśnie to musimy odzyskać. Prawdę o boskości istoty ludzkiej. To co? Nie męże, choć te narzekanie, mężenie, może, bo trochę też narzekam, no nie, ma swój sens. Tylko trzeba być odpornym na umysł. Świadomość, jak słuchasz, to przyjmuje i jest okej. Okay. Umysł się wkurza już po pierwszej minucie. On już chce wiedzieć, przeskakiwać do następnych treści. I więcej informacji, i więcej tego, to on jest mądrzejszy. Tyle jest mądrzejszy. To jest tylko inteligencja i nic więcej. To co? Zaczynamy. Jeszcze się napiję. Dzisiaj woda z cytryną. Dobrze, moi drodzy. Zamykamy oczy, zapadamy się w siebie, pozwalamy na to. O, moi drodzy, krąg ognia się otwiera, ale jest piękny. Jeszcze tego nie widziałem. To jest krąg ognia, aż pulsuje. Widerowie. Świeczki są, ale to jest inna kombinacja światełek i one są ustawione wokół siebie i tworzą na zewnątrz idące ostre światło, do wewnątrz jest światło słabsze. I to są jakieś kręgi na siebie nało... O jest, nie będę tłumaczył. Odpuszczam.
to musiałbym przy jednym fragmencie tego, co widzę, się zatrzymać, to opisać, zanotować i bym się przesuwał do drugiego. Czemu? Bo jak łapię ten drugi, to od razu traci mi się ten pierwszy. Co oznacza, że jestem na poziomie świadomości duchowej, a włącza się świadomość boska. Czyli to coś, co chwyta nas w najwyższych wibracjach. Wtedy, jak przesuwam się ku górnemu kręgowi, abym chciał sobie przypomnieć ten dolny, no to włącza mi się świadomość duchowa, energetyczna i umysł, i wszystko się rozlatuje. Jedno jest pewne, jesteśmy w dziwnym, nowym kręgu ognia, a to oznacza, moi drodzy, że musimy chwilę poczekać. Tak jak w tym normalnym kręgu ognia, w którym zachodziły nas potężne zmiany. Ja dzięki niemu kasowałem w sobie nawiedzenie, opętanie, różne inne rzeczy. Doprowadziłem się do normalności energetycznej, a potem egzystencjalnej. Tak teraz my wszyscy znajdujemy się, każdy z osobna, w takim kręgu ognia, ale z wyższego poziomu i musimy poczekać, aż te zmiany pozachodzą. Jak one wyglądają, trudno mi powiedzieć. Nasze odczucia i tak są tylko energetyczne, ale trudno, niech się stanie to, co ma stać, niech się w nas wysmaży, ustawi to, co jest istotne. Ja w ogóle nie wiem, czy tu są jakieś działania, ustawienia, czy to, co się dzieje, ma jakiś inny charakter. Ważne jest jedno, wszystko idzie ku najlepszemu, wszystko idzie ku podkreśleniu naszej indywidualności, jako córka i syn Boży, odczucia osobowego, jedności z całością, no i tej mocy, tej pewności, tej magii, która nam jest potrzebna jak chleb. Kiedy było mówione, są te słowa sekretne zawarte, nie w pewnych modlitwach, które Kościół katolicki na swoją własność przejął, tak jak połowę świąt Polan, innych religii, wiar, które uznali za bogańskie, zielone świątki i tak dalej, no przejęli tych świąt od pogan wiele i sami też następne powymyślali, wpadali na pomysły. No nie? Ale już zapomniałem, od czego odbiegłem. Ojej, dobrze, nic, niech się to wszystko ustawia. Jak pomyślałem o kościele, od razu wibracja spadła. Jest to nieprzerobione. Czemu? Ponieważ nie mogę po prostu znieść tego, jak się ludzi tam wykorzystuje i okrada. I od Boga odcina. Tak proste nauczyć rozmawiać drugiego człowieka z Bogiem. Oni tracą to, co najczędniejsze, a wielu tam jest wspaniałych. A nie można ich tak obudzić. Musimy przygotować całą machinę do tego. Sferę informacyjną, sferę własnych osiągnięć życiowych, no i oczywiście potęgę, jak i mądrość, którą będzie można ludzi przepromieniować. Dzisiaj, jak widzimy, do zaoferowania jest niewiele, a jeden, dwóch czy trzech ludzi, co są w miarę obudzeni, to jest za mało na jakiekolwiek zmiany, ale wystarczająco, by ten ruch tego strumienia życia, tego kręgu ognia, co życie w sobie zapisuje, by uruchomić i utrzymać. I to się właśnie dzieje. O, krąg ognia pokazują, już wszedł w Giewont, więc będziecie mieć swoją kapsułę czyszczącą, przemieniającą, pozwolić tylko na własną odbudowę i odrodzenie. Ja siedzę tu, a na razie widzę, jak to się wszystko w Giewoncie dzieje. Niektórzy z was już tam są, choć nie muszą. Jest w środku Giewontu bardzo ostre światło, jest nienaturalnego pochodzenia. Jest to światło powyżej światłości, więc tym światłem musi sterować nicość, choć w duchu całości, w duchu świętym, w całości istnienia się to przejawia. Obecność, bo o, jest Jezus. Czy jak ktoś ma innego mistrza duchowego, bo z innej wiary pochodzi, to to, co było uznane za Syna Bożego, który zszedł i się jako Bóg obudził, a teraz powróciwszy do domu, jest symbolem specyficznej drogi prowadzącej ku Bogu, to właśnie Jezus stoi nad tą górą, ale jest potężny. Tak gdzieś od... Tak krzyż, gdzie znajduje się, czy szczyt góry na poziomie jego pępka, a on stoi i patrzy. O, w cztery strony świata. I pojawia się gigantyczny nasz orzeł przemiany. I ma cztery głowy.
Jezus patrzy na mnie i już wiem, o co chodzi. Tego orła, którego mamy na skalach i wszędzie, musimy przerobić. Musi mieć cztery głowy. Ma też mieć zapis sobie trzech rodzajów skrzydeł, czyli fizycznych, energetycznych i duchowych, no ale tego się nie uchwyci. Oczywiście w płaskorzeźbie czy figurce, już wiemy, o co chodzi. Zresztą światowid też właśnie był taką podpowiedzią na to, no nie, że patrzało się na wszystkie strony świata, bo one mówiły o osobowym, o prawie do uruchomienia wszystkiego w całości wszechrzeczy. A syn u góry, ojciec na dole, ojciec u góry, syn na dole, to wszystko się mieszało w zależności od interpretacji, bo to było jedno. I to się właściwie teraz dzieje. Ojciec u góry, Jezus stoi, a my w środku za chwilę gdzie, już w nosie, ale mnie ściąga, całą głowę mi ściąga. Cała moja świadomość i wszystkie umysły są tam ściągane. Aż ból potworny, no potworny przesadzam. Raczej mówię o doświadczeniach mistycznych, no to tak, to jest znacznie silniejsza dolegliwość niż normalnie. Ale czuję, jak mnie coś fizycznie po prostu tam ściąga, teleportuje. Za chwilę my znajdziemy się wszyscy w centrum tej góry. Jezus nad nami, my w środku, rozpostarte wszystkie dostępne płaszczyzny we wszystkich siedmiu wymiarach. Siedem wymiarów to jest świat energetyczny, w którym funkcjonujemy po całości fizyczno-energetycznej. Ósmy mówi o totalnej świadomości energetycznej. A to i tam nie ma już wymiarów rozpościerających się. A to mówi nam, moi drodzy, o tym, że właśnie stajemy się panami fizyczno-energetycznej przestrzeni. Jeśli zdołamy się odrodzić jako prawdziwi ludzie, będziemy mieć bardzo dużą możliwość eksploracji tych przestrzeni, kształtowania ich i zmieniania. Ale powtarzam, nie uczę tego ludzi, oprócz tworzenia węzłów energetycznych, centrów mocy i tak dalej, ponieważ to musi wynikać z ich doskonałości. Gdybym pokazał pewne rzeczy, dzięki którym można wpływać na innych ludzi, zaczęliby to stosować w prawie podporządkowania, mając tego korzyść. Tymczasem góra pokaże wam wiele rzeczy wtedy, kiedy będziecie gwarantować pozostawanie w sobie, w utrzymaniu człowieczeństwa. O, powolutku znajduję się w środku i teraz mnie przegina do tyłu. W środku pokazuję, jak wszyscy leżymy na plecach z nogami skierowanymi ku wewnątrz. Nasze głowy są na zewnątrz i wokół głów tak powstaje takie światełko, jak taki szybko obracający się pierścień, przecinający naszą głowę tak po środku. Czyli te pierścienie są prostopadłe do powierzchni i tworzy się sinusoida. I widzimy tutaj, jak fale szczytowe idą teraz ku falom epsilon, natomiast to, co idzie ku górze, modyfikuje niektóre fale, sprawiając, iż odczuwamy teraz fale zmierzające ku trans gamma jako falę statyczną. Czyli czujemy, że to jest, że my jesteśmy i to wystarcza, by ta fala właśnie stawała się tak szybko, iż tempa po prostu nie widać. Coś po prostu jest. Więc w tej chwili jesteśmy jednoczeni z całością przestrzeni. Dziewiąty wymiar, czyli mówimy tu o duchu, więc odczuwamy to wszystko jako pełna istota duchowa. Zachodzą zmiany łączące nas własnym duchem, więc nie tylko z nadduszą, ale i także z przestrzenią wibracyjną, tam, gdzie znajduje się aktywne światło. W tej chwili stworzyło się jajo, centrum mocy, centrum zmian, czyli może nie przemiany, bo przemiana zachodzi w nas, ale centrum zmian. Chyba to, co mi kazali napisać, to też było pole zmian, a nie przemiany. Czyli nad przemianą trzeba pracować w polu zmian. I teraz to pole zmian sprawia, że wszystko, co nas wypełnia, mieszkanie, nasze kotki, nasze pieski, ludzie, co są z nami, są w tej chwili silnie aktywowani. Jeśli, moi drodzy, będąc w tym stanie, choć ciągle nie jesteśmy doskonali, zechcemy, by duch,
który jest doskonały, udostępnił nam swoją doskonałość do przepromieniowywania nas samych i innych ludzi, uruchomimy tak zwaną martwą przemianę. Czyli cały czas będziemy utrzymywani w harmonii, w czystości, dzięki czemu nasza mądrość i wykorzystana już wiedza energetyczna sprawią, iż świadomie będziemy się gruntować w pokochaniu, wybaczeniu, we właściwej postawie Edeńczyka. Edeńczyk to nie jest pasożyt, który żeruje na tym, co Bóg stworzył, tylko to jest istota obudzona, wdzięczna za życie, bo już rozumie jego aspekty, w pełni z nich korzysta i daje coś z siebie, choćby poprzez promieniowanie sobą za pomocą intencji, by wszyscy byli szczęśliwi, by przyszedł cudowny świat, by zła z każdym oddechem Edeńczyka w ludziach i w świecie było mniej. Powstaje więc tutaj miejsce ciszy. To światło jest tak gęste i taka obecność jest tu sił wyższych, iż czuję się dokładnie tak samo jak w raju, tam, gdzie znajduje się dom Ojca. Pamiętacie, jak tam się wchodziło, było rewelacyjne, wszystko zanikało, nie było żadnych problemów, człowiek mógł wszystko, bo i wszystkim był. To samo jest tu. Stworzyło się umowne, potężne jajo, w którym, gdy będziemy się znajdować, możemy pobierać wszystkie nauki, możemy ściągać wszystkie informacje, możemy odczytywać, weryfikować to na skalach z dużo większą poprawnością odczytów i wizji. Tu będziecie się wszystkiego uczyć. Wizja, otwierasz oczy, sprawdzasz na skalach, a cały czas jesteś w polu zmiany. Pod ciebie, pod budzenie się ciebie jako dziecka Bożego, które w tym świecie przywróci ład, będą zachodzić wszystkie procesy. One są tutaj materią statyczną. Tak szybko zachodzą, że nagle się coś staje. Jak będziesz tu chciał z tej przestrzeni oddziaływać na swoje życie, na przykład spojrzysz na pracę i powiesz, żeby w pracy mi było lepiej, to to już się stało. I ty tylko chciej, by po otworzeniu oczu w przestrzeni fizyczno-energetycznej, gdzie ciągle obowiązuje czas i przestrzeń, to się wypełniło, to zaistniało. Takie to jest proste. Chcesz tu, bo musisz kochać, by ktoś, kto ma wątpliwości, że będziesz o to dbał, był z tobą, pup i już jest. I chronisz go energetycznie. Oczywiście wsparcie jest takie, by nie łamać woli tego drugiego człowieka. Bo on może przeżyć z tobą cudowne chwile w koleżeństwie, w przyjaźni, też w romansie, jako kochamy kochanka, obojętne, czy w innych relacjach, ale może trwać też przy swoim zdaniu i chcieć doświadczać życia w innej przestrzeni tego świata i z innym człowiekiem. Ale ty i tak będziesz tym wypełniony i będziesz cały czas czuć obecność tego człowieka, jak i innych. To jest takie zupełnie co innego. Jest się tu tak, jakby się stawało powoli, aha, to o to chodziło, powoli małym Jezusem. Dlatego jest się na dole. Za chwilę Jezus się rozszerza, Jezus się powiększa, jest gigantyczny. Jest tak gigantyczny, że przestrzeń umownego jego serca znajduje się w centrum groty. I w tej chwili będą wprowadzane fale, czy pasma przemiany do pola zmiany. Więc jak będziecie tutaj, to możecie chcieć, by się stać lepszym człowiekiem, a już będzie to gruntowane, a pole zmian będzie tak tworzyło waszą rzeczywistość, by łatwo wam było odnaleźć się w pokochaniu i w wybaczeniu. Pracując nad tym jako robot, jako wzrastający, czy też człowiek obudzony duchowo i z tamtych przestrzeni schodzący w dół, zmieniający owe powłoki, czyli przestrzeń emocjonalną, umysłową, myśli, emocje i potrzeby. I słowo światłem się stało, i myśl za nim podąża, a czyny je wyrażają. Staje się człowieku światłem, bo i ze światła pochodzisz. Ale światłością będziesz wtedy, jak twoje ręce będą cały czas trzymane w niebie. Czyli podpowiadają tutaj, że przy tej doskonałości światłość wyraża się, budzi się za pomocą naszych czynów. Im więcej dajesz, tym i większą światłością się stajesz.
i wtedy staje się powoli prawdą, drogą i zbawieniem dla samego siebie i dla wszystkiego tego, co w Twoim polu jest zawarte. Dla braci, dla zwierząt, dla roślin i dla konstrukcji całego świata. Budzisz się jako rycerz światłości, gdy chcesz działać, jako nauczyciel, gdy chcesz mówić i jako prawdziwa światłość, gdy chcesz promieniować i zmieniać ten świat w ciszy własnego istnienia, a więc siedząc w domu i przepromieniowywując wszystko tym, że istniejesz, własnym istnieniem. Bo w tej chwili stało się ono wartością tego świata. Wartością, która może wprowadzać zmiany. Czyli jesteś ognikiem, jesteś temperaturą i w tej chwili, jak chcesz, ten ognik jest przy każdej cząstce, przy każdym człowieku na kuli ziemskiej. Stąd wystarczy o nim pomyśleć. Tutaj, jak będziecie uruchamiać działania na ludzi uzdrawiające i inne, to nie uruchamiajcie stąd na zewnątrz, tylko ludzie tu są. Tu on stoi, już wiesz, że jak się znalazł, to ma przestrzenie wyczyszczone, ustawione i tu w tej przestrzeni Boga dopuszczasz do drugiego człowieka, czyli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w którym wszystko jest zawarte, po to, żeby działanie było pełne. Działasz ze środka Edenu, ponieważ on jest w tobie zapisany, a ty w nim. To jest pole twoich zmian, jak i już, jak widzimy, naszej przemiany. Macie swój dom zbudowany. Wprowadźcie go tu lub rozszerzcie ten Eden, ten Giewont na całą własną przestrzeń. W zależności od tego, jak to widzicie. Zmiany są potężne i musicie to po sobie czuć. Przenikają wszystko. Wibracja jest innego rodzaju. Jezus nie opuści tej góry. Każdy Edeńczyk, każdy prawy, każdy człowiek wiedzący, o co chodzi, może tutaj z nim porozmawiać. Będzie się budzić jasnowidzenie, będzie masowe czyszczenie ludzi. Tu, jak przyjdziesz, czystym miejscem się połączysz, kody karmiczne, różne inne rzeczy zostaną ci skasowane. Ale tylko gdy ku dobru idziesz, tylko gdy ku Bogu idziesz, będziesz uruchamiać wszystko zgodnie z zapisami, zgodnie z instrukcjami, które Bóg w człowieku umieścił. To trwa, moi drodzy, to nie zniknie. Pierwszy raz, bo to jest koniec. Koniec tego spotkania. Natomiast to, co się stało, nie zniknie. Będzie cały czas, jeśli wytrzymacie w prawie wolnej woli. To, co właśnie zaszło, po prostu istnieje. Zwyczajnie istnieje. Bóg, jakbyśmy powiedzieli, ze swoimi klamotami zamieszkał u nas, ponieważ my zechcieliśmy zamieszkać u Niego. Ojejciu, pozostałe pasma gór, Giewont to jedno, ale tych pobocznych też w tej chwili stają się jasne, choć centrum znajduje się w Giewoncie. Jest to podpowiedź co do tego, że właśnie się rozszerzamy i będziecie czuć różne dziwne ciśnienia na głowę, ponieważ to ze światem wibracyjnym jest połączone. 11 wymiarów na pewno w tej chwili jest otworzone, 12 też. Pęka cała struktura energetyczna powyżej Giewontu, bo Giewont to jest cząstka, pole zmian, cząstka Edenu, otworzyło się na kształt takiego długiego leja, tak jakby kartkę zgiąć na pół i rozszerzyć i tak jak pasma lecą z bosk, to jest otwarte. I światło bije z góry, to jest tak, jakby potężny, szeroki strumień wody, który leci w dół, zbijać do jednego lejka, on zbiera tę wodę, więc wtedy to ciśnienie w tej rurce na dole tego lejka jest tak ogromne, że wszystko po prostu dławi, niszczy, wyczyszcza, brudnie zostaje. I właśnie teraz to się dzieje i właśnie w tej chwili zachodzi nasze totalne czyszczenie. Góra mówi, że podpowiedzą mi jeszcze, bo ja nie o wszystkim wiem, a będzie mi to potrzebne. Czyszczone są też rzeczy, o których nic dotychczas nie wiedziałem, bo nie musiałem. W tej chwili jesteśmy czyszczeni z góry na dół i nasze stany szczytowe szaleją. Po prostu się uzupełniają, zataczają pętle w tych ramach, w których każdy z nas potrafi już funkcjonować.
to się dzieje, a to oznacza, że idzie też potężne zdrowienie i rozumiem, co zajdzie. Za chwilę będę ludzi wprowadzał w ten stan, widzę wielkie napisy, a więc już wiem. To, co zapowiadali, że będę ludzi uzdrawiał, czyli nagram to uzdrawianie, ono będzie lecieć, a ja będę tylko obecny, je utrzymujący, to właśnie teraz się stało, już wiem, jak mam to robić i wy też. Czyli mamy pole zmian, ciśnienie jest straszne i ja będę chciał, żeby to cały czas zachodziło. Niech ono mnie warunkuje. Nie chcę żadnych cząstek minusowych. Chcę cały czas, by to, co jest we mnie, promieniowało na tych, którzy o mnie pomyślą, na mnie spojrzą. Czyli zło poczuje, patrząc na mnie, totalną nienawiść, ponieważ będzie zmieniane. Oni tego nie chcą. Dobro, czy ktoś się budzący, ujrzy przyjaciela, który robi dobrą robotę, dzięki której i on na dziś coś skorzysta, a potem sam tę wiedzę jako kolejny Prometeusz poniesie. Słyszę i stało się i wypełniło się. Ok? W takim razie to trwa i nie zgaśnie. Ja otwieram oczy, a my się spotkamy albo na uzdrawianiu tu za chwilę na żywo, albo zaraz po, jak będą telefony. A w tym czasie, jak ktoś nie będzie korzystał z tego, to niech posprawdza już pewne rzeczy. Stało się coś, co wymaga, jakby powiedzieć, ściągnięcia jeszcze więcej wyjaśniających to informacji. Tak czy owak jedno jest pewne, teraz czujecie, że zamieszkaliście w Edenie. Dzięki temu, że przestrzeń fizyczna tego świata nas sparła, wy będziecie mogli czuć Eden, być jego co najmniej mieszkańcem, obywatelem i chcieć to utrzymać w czystości słowa, myśli i czynu. I pamiętajcie, nigdy się nie określa czegoś jednoznacznie, jak nie wynika to z waszej praktyki. Ok, moi drodzy, to do zaś. Jest to chyba ostatni odcinek Boskiej Inżynierii.